Peppa, tata Świnka i George bawili się przed domkiem. George, co się bawisz? Skaczę sobie! Łup, łup, hop, hop. George jak zwykle zafascynowany był swoją trampoliną. George, uważaj, żebyś sobie nie złamał nóżki albo rączki, napominał tata Świnka, kiedy nagle pojawiła się Masza. Cześć! O, cześć! Cześć, Maszo! Cześć, Masza! Gdzie masz niedźwiedzia? Zostawiłam go w lesie. Dzień dobry, tato Świnko. Dzień dobry. Masza miała dla Peppy bardzo fajną wiadomość. Po co przyszłaś do nas, Maszo? Zapytała Peppa. No właśnie, odpowiedz. Co tam cię sprowadza do nas? Ojej, co jest? Co się dzieje? Peppo, czy chciałabyś pomóc mi i misiowi ulepić super fajną zjeżdżalnię w lesie? Tak, chciałabym, ale nie wiem, czy mogę, pomyślała Świnka Peppa i szybko zapytała taty Świnki. Tatusiu Świnko, czy możemy z George'em pomóc Maszy wybudować super fajną zjeżdżalnię? Ależ oczywiście, nie widzę problemu, tylko musicie mieć jakiegoś opiekuna i musicie uważać. Spokojna głowa, tato Świnko, opiekunem będzie sam miś. A jeżeli tak, to jasna sprawa, pozwalam wam, tylko uważajcie na siebie. Dziękujemy, ale super, ale fajnie. Jej, ale fajnie. I tak Świnka Peppa, Masza i George udali się do lasu. Ojeju, Maszo, kto tak zdemolował wasz plac zabaw? Zmartwiła się Peppa. Nie wiem, ale była wichura. Wiesz, Świnko, i musimy wszystko naprawić od nowa, prawda, misiu? Oj, była straszna wichura. Nie wiem, co zrobim. Będziemy musieli budować. Nie martwcie się, damy radę. No tak, pomożemy. W jedności siła. Pewnie, że tak, Maszo. To może zadzwonimy do Boba Budowniczego. On na pewno nam pomoże. Dobrze, Peppo, to zadzwoń. Drr, drr. Halo? Halo? Bob? Tak, to ja. Bob, mam do ciebie prośbę. Możesz przyjechać do Maszy i do misia. Pomóż naprawić park ze zjeżdżalnią. Jak trzeba budować, to już będę zaraz. I w mig pojawił się Bob. No i jestem. Ojeju, jaka tu jest ruina. Cześć wszystkim. Cześć, Bob. Powiedziała Masza i Świnka Peppa, a George szybko podbiegnął do... Cześć, Bob! Co tam słychać? Pomożesz nam? Jasne, że pomogę. Jak idzie o budowanie, to jestem raz, dwa i będzie pobudowane rachciach. W takim razie odsuńmy się na bok, żeby nie przeszkadzać Bobowi. Misiu, usuń się też. No już idę. Dobrze, to dajcie mi chwilę, a ja zbuduję ten park. Zaraz będzie super, słuchajcie. Niech się rozgrzeje. O, uwaga, no dobrze. Ojejku, tutaj nasza wichura to musiała strasznie dać popalić, ale spokojnie, zaraz zbudujemy. Tu mamy zjeżdżalnię z tego, co widzę. Drzewka, okej, no dobrze. Pierwsze zacznijmy od płotku. Damy go tu. Teraz musimy drugi płot zbudować. Patrzcie, jak nam to ekspresowo idzie. Świetnie, Bob, świetnie, dajesz radę, naprawdę. No wiem, bo Bob zawsze da radę. Dziękuję, Bob. Ucieszyła się Masza i Świnka Peppa, a Bob budował dalej. No, dajcie mi chwilkę, patrzcie, zaraz tu będzie wszystko wybudowane tak, jak należy. No ależ oczywiście, po to ona jest chyba, nie? Żeby się bawić na niej i zjeżdżać z tej zjeżdżalni. Prawda? Świetnie, świetnie, prawda, Maszo? Tak, to prawda. O, i teraz drzewo tu dodamy, bo bez drzew to tak słabo, prawda? Tu dajmy kolejne i mamy naszą zjeżdżalnię. Misiu, to ty będziesz nas łapał! Misiu, będziesz nas łapał? No jasne, że tak, Żydę. O, możecie zjeżdżać. Nic wam się nie stanie, bo ja tu jestem. No dobrze, wykonałem robotę, to mogę im się odpocząć. Bawcie się dobrze. Ale frajda, prawda, George? No super. Jak to dobrze, że tatuś Świnka nam pozwolił przyjść do Maszy. Ja też się cieszę, powiedziała Masza i Świnka Peppa, ale George ich wcale nie słuchał, bo był już na samej górze. O, zaraz sobie zjadę. Uwaga, uhu! Ale super, ja też chcę! Powiedziała Świnka Peppa i wybiegła na zjezdzalnię. Uwaga! Łapie, łapie! Misiu, złapiesz mnie! Złapię! I bziu! A, mam was! Świnka Peppa zjechała. Jeszcze tylko Masza. Ja też chcę zjechać! No dobrze! Misiu, złapiesz mnie? Jasne, Maszo! O, i super! A może teraz Misiu by chciał zjechać? A ja bym zjechał! Dobrze, Misiu, to teraz my cię będziemy trzymać! Nie musicie, ja dam radę! Ale George był tak uparty, że stwierdził, że i tak będzie trzymał Misia. No dobrze, ja cię złapię! No, nie wiem... O, ale frajda! Super, świetnie, świetnie! To może teraz jedziemy wszyscy razem! Super, chodźmy! Misiu, będziesz nas asekurował? Ależ oczywiście! No i łapiemy! Idziemy, razem zjedziemy! Chodźcie wszyscy! Opa. Ale super! To naprawdę świetny pomysł! Z tą zjeżdżalnią, Maszo! Teraz możemy częściej do ciebie przychodzić, prawda? Tak, Świnko Peppo, zawsze jesteście mile widziani, prawda, Misiu? No jasne, że tak. W takim razie będę już musiała wracać do domku z George'em, bo tatuś Świnka może się o nas martwić. No dobrze, Świnko Peppo, rozumiem. Ucieszyła się Masza i poszła bawić się z misiem. Świnka Peppa i George wrócili do swojego domku.